nauka i religia mogą być coraz częściej, stają się sprzymierzeńcami w obronie racjonalności. To jest bardzo ważny aspekt. W coraz bardziej irracjonalnym społeczeństwie nauka i religia mogą być sprzymierzeńcami w obronie racjonalności. Bardzo chciał, żeby to, co etyczne, było estetyczne. I tu wracam do pańskiej refleksji. Mianowicie, czy oto ten wierzący, wspaniały człowiek, dobry ojciec rodziny, dobry ojciec, dobry mąż, dobry obywatel, grający rolę w teatrze, czy on jest bardziej przekonywujący niż ten, który nie ma z tym nic wspólnego i jest zbereźnikiem? Teraz muszę pozwolić sobie na minimalną dygresję osobistą. Jestem socjologiem, który jest agnostykiem będącym kulturowym katolikiem. Jestem uformowany przez polski katolicyzm. Jestem agnostykiem, który ma jako badacz nabożny stosunek do rzeczywistości kraju, w którym żyje.
chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście te debaty pokazały jeszcze jedno. Wyłoniły wiele tematów, na które zabrakło czasu na pogłębioną dyskusję. Stąd jest moim marzeniem wielkim, żeby w różnych miejscach Warszawy takie debaty bardziej monotematyczne, a przez to pogłębiające, miały miejsce i żeby się odbywały. I myślę, że Pan Bóg pozwoli, że będziemy się na takich spotkaniach w podobnym gronie spotykać i dyskutować. Bardzo, bardzo dziękujemy.